Otwórzmy Księgę Izajasza. Na rozdziale 30. Ja dzisiaj wyjątkowo będę czytał z Biblii Warszawskiej ten akurat fragment. I to będzie fragment od 18 do 26 wersetu. 30. Izajasza 30. Szukałem i patrzyłem się, jak ten werset, ten fragment jest oddany najlepiej. No i sprawdziłem sobie w różnych tłumaczeniach w interlinii. Okazuje się, że w Biblii Warszawskiej jednak najlepiej jest oddany. Z kilku powodów, ale to za chwilę. Cały kontekst tego 30 rozdziału no mówi o tym, jaki był Izrael, na czym chciał polegać, jaki to krnąbrny naród i jak bardzo chcieli od pewnych rzeczy uciekać, jak bardzo chcieli się chronić w cieniu Egiptu, jak tu jest napisane w trzecim wersecie. I jak chcieli się na ludziach opierać, na tych Egipcjanach. Jak szukali schronienia nie tam, gdzie trzeba. I jacy byli uparci, jacy byli przekorni. Czasem byli zakłamani. No, wszystko tu jest napisane. I to, jaki był Izrael, bardzo dobrze odzwierciedla to, jacy my czasami jesteśmy. To nie jest przypadek, że akurat no, to byli tacy sami ludzie jak my i gdyby ktokolwiek inny był wybranym narodem, czy wszyscy Polacy, czy Chińczycy zachowywaliby się tak samo, bo wszyscy jesteśmy podobni. I niestety to w jaki sposób oni się zachowywali, obrazuje nasz stan od czasu do czasu. W różnych sytuacjach, w różnych sprawach. Jakbyśmy tak przeczytali od 30, no początku 30 rozdziału, to byśmy zobaczyli, że właściwie to jesteśmy my w różnych sytuacjach, w różnych sprawach, w różnych momentach naszego życia. A jednak Pan Bóg jest wierny. Jednak Pan Bóg mówi i w 15 wersecie czytamy tak. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan Święty Izraelski, jeśli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. I w tym samym wersecie dalej mówi, lecz wy nie chcieliście. I mimo to jacy oni byli, mimo to jacy my jesteśmy, bo Bóg czasami mówi tak do nas właśnie, że wasza moc będzie w ciszy i zaufaniu, a my wtedy jesteśmy rozbiegani, zdenerwowani. Zaczynamy szukać jakichś rozwiązań i ufamy ludziom, ufamy różnym, nie wiem, instytucjom, wszystko jedno. A Bóg mówi, wraca do tego samego cały czas i to jest jak taki refren, który się powtarza w naszym życiu, bez względu na to, czy jesteśmy młodsi, czy jesteśmy starsi w wierze. Jeśli się nawrócicie i zachowacie spokój, czyli najpierw trzeba się nawrócić, uznać swoją słabość, przyjść do Boga, potem zachować spokój, i wtedy dopiero liczyć na to, że Pan Bóg przyjdzie i zbawi. I czasami człowiek mówi, tak jak dalej jest napisane, nie, na koniach umkniemy. Dlatego umykać będziecie i my uciekamy. My uciekamy przed nazywaniem swojego grzechu, my uciekamy przed Panem Bogiem, uciekamy czasem przed braćmi. Na wierzchowcach pojedziemy. I Bóg mówi, nie, no to prześladowcy was wyprzedzą. Czyli nie da się uciec. I to jest niesamowite, że przed Panem Bogiem nie da się uciec. Jest taki fragment, to jest Psalm 139, że nie wiadomo, wszystko jedno, gdzie bym się schował. To Pan Bóg i tak mnie dosięgnie. I tak mnie złapie. I to jest naprawdę dzięki Mu za to, że nas łapie, bo On nas nie łapie po to, żeby nas zniszczyć, tylko nas łapie po to, żeby nas przed sobą postawić i po to, żebyśmy mogli wreszcie porozmawiać. I po to, żebyśmy mogli wreszcie właśnie przestać szukać sobie wymówek, przestać szukać sobie tych figowych listków, a zacząć z Panem Bogiem rozmawiać normalnie, bo On Adama zawołał i zapytał się, gdzie jesteś. I on wtedy musiał z tych krzaków Adam wyjść i po prostu z Panem Bogiem porozmawiać. Jest od 18 wersetu
Jest taki fragment, który tutaj jest nazwany akurat, bo w Brytyjce są śród tytuły. I od 18 wersetu, bo tacy byli straszni, tacy byli krnąbrni, przekorni, zakłamani i tak dalej, nie chcieli słuchać. I mimo wszystko, Bóg mówi tak, że zostanie z was resztka, to jest 17 werset, i zawsze tą resztkę zostawiał. I tak jak zawsze zostawiał resztkę ludzi, tak samo, kiedy my mamy relację z Nim, to zawsze On zostawia jakąś resztkę w nas czegoś. Tak jak jest napisane w liście pierwszym Jana, że jest taki posiew Boży w nas. I jak człowiek się narodził na nowo i jest cały czas jest żywy, on Pana Boga szuka. Nie do tego stopnia, nie doszedł do takiego stopnia zakłamania, że już nie chce się nawracać, że już nawet nie umie się nawracać, to jednak zawsze ta resztka w nas zostaje. Zawsze zostaje w nas taki posiew, który zaczyna wołać. I Pan Bóg ten posiew ma do czego się odnieść. I to w nas zaczyna tęsknić, to w nas zaczyna wołać. I teraz jest 18 werset, który mówi o odpowiedzi. Ja przeczytam od 18 wersetu do 26. I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę. I dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować. Gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Gdyż ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże Ci łaskę na głos Twojego wołania, gdy Go tylko usłyszy, odezwie się. A chociaż Pan dał wam chleb niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie się już ukrywał Twój nauczyciel i Twoje oczy będą oglądać Twojego nauczyciela. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, Twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do Ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. Wtedy będziesz uważał za nieczyste swoje rzeźbione bałwany pokryte srebrem i twoje lane bałwany powleczone złotem. Porzucisz je jako nieczyste i powiesz do nich precz. I on da deszcz na twój siew, którym obsiewasz rolę i chleb. Plon roli będzie obfity i tłusty. W owym dniu będzie twoje bydło będzie się paść na rozległym błoniu. A woły i osy uprawiające rolę karmić się będą soloną mieszanką, którą się przewiewa łopatą i widłami. A na każdej wysokiej górze i na każdym wyniosłym pagórku będą potoki, strumienie wód w dniu wielkiej rzezi, gdy padną wieże. Wtedy światło księżyca będzie jak światło słońca, a światło słońca będzie siedmiokrotne jak światło siedmiu dni, gdyż Pan opatrzy skaleczenie swojego ludu i uleczy zadaną mu ranę. Jak czytamy ten fragment, to widzimy taką, że tak powiem, najdalszą perspektywę. Tak jakbyśmy lunetę rozsunęli. Kiedyś były takie rozsuwane lunety. Wtedy jak się rozsunęło, to było widać najdalej. I widać tutaj coś takiego, że Pan pokazuje dla Izraela, że będzie taki czas, będzie taki dzień. To jest werset 25-26, kiedy przyjdzie ten dzień, kiedy oni będą wszyscy zbawieni i kiedy przyjdzie ten okres, który jest nazwany erą mesjańską i kiedy nawet dalej, kiedy będzie w wieczności, tak jak jest napisane w 21 wersecie, rozdziale w objawieniu, że Pan będzie światłem. Światło księżyca będzie jak światło słońca. Światło słońca będzie siedmiokrotne. A Pan opatrzy skaleczenie swojego ludu i uleczy zadaną mu ranę. I Bóg zawsze obiecywał Izraelowi, bo prorocy nie widzieli tego, co będzie w wieczności jeszcze. Oni widzieli aż do czasu tej ery mesjańskiej. Ale wiedzieli, bo mówili, że Bóg zaleczy, że Bóg opatrzy. I to było coś, co dla nich było na dalszą przyszłość. Ale kiedy my uciekamy, kiedy my jesteśmy krnąbrni, to od 18 wersetu czytamy, tak jak do nich mówił, że Pan czeka, aby wam okazać łaskę, tak i do nas mówi, że czeka, żeby nam okazać łaskę. I zobaczcie, że my ostatnio tak często mówimy o tym, że jesteśmy w takim miejscu, które nie jest dobre. Mamy tego świadomość. Pan Bóg w nas zaczyna przez Ducha Świętego mówić tą tęsknotę nam, to wołanie w nas wzbudza. I teraz dobrze jest wiedzieć o tej rzeczy, która jest stała. To znaczy, że my mamy kłopoty, my mamy problemy, my się nie modlimy tak, jak trzeba. Mamy taką świadomość, bo to wołanie się w nas odzywa. Ale trzeba wiedzieć o tym, że Pan czeka, aby nam okazać łaskę zawsze. I podnosi się, żeby się nad wami zlitować. I to jest niesamowity obraz, dlatego że On, który
czasami jest nawet przez nas w pewnym sensie pogardzany, on i tak czeka, żeby okazać nam łaskę. I kiedy my już mamy siebie dość i kiedy my już naprawdę z siebie sami to byśmy już wyrzucili, to on dalej będzie czekał, żeby okazać nam łaskę i podnosi się, żeby się nad nami zlitować. I to jest, jak czytałem to, to zobaczyłem taki właśnie obraz, bo to akurat w UBG jest troszkę inaczej przetłumaczone, ale tu jest taki obraz, że po pierwsze czeka, a po drugie się podnosi. Czyli on tak jakby wstawał do akcji, tak jakby jak ten wojownik, który w psalmie jest mówione, że tak się skarżył psalmista na to, że Panie, czemu Ty śpisz? Ocknij się jak mocarz. Ocknij się i zobacz, jak my w tej chwili żyjemy, co się dzieje z nami, ratuj nas. I dlatego Pan nie tylko czeka, ale również się podnosi, bo chce się nad nami zlitować, bo chce okazać nam łaskę. I to jest niesamowite, że za każdym razem, kiedy schodzimy w lewo albo w prawo, to zawsze możemy wrócić i zawsze możemy liczyć na to, że Pan Bóg do nas przychodzi. A szczególnie wtedy, bo nie daj Boże, żebyśmy zaczęli żyć w ten sposób, żeby tym pogardzić i że my zamiast się tym zachwycać, że Pan czeka i że się podnosi, to żebyśmy zaczęli uważać to za normę i żebyśmy mówili sobie, no przecież tak ma być, że On zawsze będzie czekał, zawsze będzie się podnosił, więc o co chodzi? Nie. To się Król podnosi, to Święty i Wszechmocny Bóg czeka. I to jest niesamowite. Tak jak pokornie zszedł na ziemię, tak jak pokornie dał się ze wszystkiego prawie ograbić, bo ogołocił się z wielu rzeczy, chociaż Bogiem w ciele był. Ale przyszedł, przeżywał to, co my i dlatego nas dobrze rozumie. I dalej jest napisane, nie będziesz, który mieszkasz w Jeruzalemie, to jest do nich, ale do nas też jest napisane, nie będziesz zawsze płakał. Okaże Ci łaskę na głos Twojego wołania, gdy tylko usłyszy, odezwie się. I On czeka, żeby to usłyszeć i jeżeli tylko usłyszy nasze wołanie, On się odezwie. A daje nam chleb niedoli i daje nam wodę ucisku, bo to nam jest bardzo potrzebne. Czasem nam upokorzenie daje, to też jest nam potrzebne. I nie będzie się ukrywał już Twój nauczyciel i Twoje oczy nie będą oglądać Twojego nauczyciela. Tu jest napisane o Twoich nauczycielach. Okazuje się, że w oryginale, w tym kiedyś patrzyłem nawet niedawno w tłumaczeniu tej Biblii hebrajskiej, tam jest napisane, że Twoje oczy nie będzie się ukrywał Twój nauczyciel i to jest nawet dużą literą. On. I Twoje oczy będą oglądać Twojego nauczyciela, tam jest napisane, też dużą literą. I to samo jest w interlinii. Pamiętacie ten fragment z 23 rozdziału Mateusza, gdzie jest napisane, że nie będziecie nazywać nauczycielem nikogo oprócz tego, którym jest jeden, Mesjasz, Chrystus. Ani Ojcem oprócz tego, który jest Ojcem w niebie. I Bóg im obiecuje, nie będzie się nauczyciel ukrywał i Twoje oczy będą oglądać Twojego nauczyciela. I Pan Bóg nie jest taki, żeby On się nas tutaj oszukiwał, żeby On nam uciekał. Po prostu, jak jest w Izajaszu napisane gdzieś w pewnym momencie, to jest 58 rozdział, że nasze grzechy sprawiają, że nie mamy z Nim dobrych relacji. Ale jeżeli będziemy Go szukać, to miejmy świadomość, że On zawsze czeka, żeby nam okazać łaskę i zawsze się podniesie, żeby się nad nami zlitować, czyli On zrobi coś, żeby się nad nami zlitować. Jest taki fragment, to jest pierwszy list Jana, 3 rozdział. Tam jest napisane, że kiedy On przyjdzie, to będziemy do Niego podobni i będziemy Go oglądać. I będziemy tacy jak On. I będziemy oglądać naszego nauczyciela. Przyjdzie taki moment. A póki co, ta relacja musi wrócić. I ta relacja wróci wtedy, kiedy będziemy na Niego czekać. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. I kiedy, jeżeli już ta relacja wróci, jeżeli doczekamy się, jeżeli będziemy wołać do Niego, On usłyszy, odezwie się i mimo, że dał nam wcześniej taki chleb niedoli i wodę ucisku, to dalej jest napisane, że nie będzie się ukrywał, moje oczy będą Go oglądać, kiedyś będą Go oglądać w ciele, a na razie to ja będę z Nim miał relację taką jak dawniej. A potem, 21 werset, a gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo,
Twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do Ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. Czyli wróci dobre słyszenie Jego głosu, wróci dobre słyszenie Jego woli. I będziemy mieli znowu takie prowadzenie, jakie mieliśmy zanim coś się zepsuło. A psuje się co jakiś czas, tak samo jak w przypadku Izraela. Psuło się co jakiś czas. Bóg zostawiał resztkę, Bóg zaczął mówić i znowu oni wracali. Potem znowu porzucali, potem znowu wracali. Takie jest nasze życie. Nie jesteśmy lepsi od nich. Mimo, że Ducha Świętego mamy i teoretycznie mogłoby być cudownie, ale Słowo Boże mówi, że bywali napełniani Duchem. Nie chodzili tak cały czas. Bo jednak jesteśmy cały czas w ciele. I albo chodzimy w ciele, albo chodzimy w Duchu. Wybór to jest kwestia nasza, dlatego że od Pana jest chcenie, od Pana jest wykonanie. A na ile my chcemy, On będzie wołał, odpowiedzmy. I kiedy znowu wszystko wróci i kiedy znowu będziemy słyszeć te słowa, to jest droga, którą macie chodzić, to wtedy będziesz uważał za nieczyste swoje rzeźbione bałwany i wtedy rzeczy, które nam przeszkadzają, wtedy one staną się dla nas obrzydliwe. I będziemy mówić do nich precz. I wyrzucimy je rzeczywiście. I to powoduje, że ten kanał jest z powrotem całkowicie otwarty. My mamy wtedy lepsze słyszenie, słowa Boże docierają do nas lepiej. I dalej od 23 wersetu jest napisane, i on da deszcz na twój siew, którym obsiewasz rolę, i chleb, plon roli będzie obfity i tłusty. I nasze życie będzie duchowe, nasze życie duchowe będzie bardziej obfite. Będziemy żyli tym, co Pan Jezus mówił, to znaczy da nam obfitość. Tak jak obiecuje Izraelowi kiedyś dać obfitość w czasie, kiedy już przyjdzie i będzie razem z nimi. Tak samo będzie z nami blisko. Tylko zawsze trzeba pamiętać to, co jest w wersecie 18, że On czeka, żeby okazać nam łaskę. Nawet kiedy my już uważamy, że to jest wszystko beznadziejne, że się już nic dobrego nie stanie, że te wszystkie to nas przytłoczyło, że już nie byliśmy przed Panem dawno i będzie na tym siadał zły oczywiście, będzie na tym siadał przeciwnik, będzie nas oskarżał i będzie nam mówił, że Pan już nie czeka, żeby okazać nam łaskę. Że On się już nie podniesie, żeby się nad nami zlitować, bo ile razy można się podnosić? No bez przesady. To pamiętajmy wtedy, że On się zawsze będzie czekał, zawsze będzie, bo jeżeli my będziemy chcieli pokutować, jeżeli my będziemy mieli dookoła siebie też ludzi, którzy będą nam o tym mówić, wszystkie rzeczy, które nam Pan Bóg daje, wszystkie bezpieczniki, jest ich kilka. Jeżeli my ich wszystkich nie przełamiemy, jeżeli my nie uprzemy się, żeby pójść w zaparte tak do końca, jeżeli Pan Bóg nie będzie musiał zrobić tego, co w liście do Rzymian jest napisane w pierwszym rozdziale, że człowiek może dojść do takiego stanu, że już nie będzie odwrotu. Ale dalej w drugim rozdziale jest napisane, że to dobroć Boga do upamiętania Cię prowadzi. Jego dobroć. I to jest takie niesamowite, że Pan Bóg jest taki dobry, że On, który jest królem na wysokim i wyniosłym miejscu, On jest z tymi, których duch jest skruszony. I dlatego czeka, żeby okazać łaskę. I obiecuje nam, że naprawdę mimo tego ucisku, mimo trudności, mimo łez, da nam słyszeć Jego głos i będzie nam z powrotem przy to obfite życie do nas przyjdzie. Otwórzmy jeszcze drugi list Piotra na rozdziale 3. Bo tam jest też do tego odniesienie. No i też trochę do czasów, których akurat teraz przyszło nam żyć. 3 rozdział od 1 do 10 wersetu. List ten umiłowany jest już drugim listem, który do was pisze, a w nich chcę przez przypomnienie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Tam, pamiętacie, w tym Izajaszu jest napisane, że Bóg czeka, Bóg się podniesie i Bóg się zlituje, bo Bóg jest Bogiem prawa. Czyli Bóg jest również Bogiem przykazań.
i pamiętajmy na te przykazania Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swoich własnych porządliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jakby było od początku stworzenia. I to jest takie przełożenie, że my czekamy, aż Pan Bóg się podniesie w naszym życiu, w konkretnym momencie naszego życia, bo jak Izrael, znowu jak to się mówi, narozrabialiśmy i znowu nam się ta relacja z Panem popsuła, ale Pan jest wierny. I On do nas przyjdzie w danym momencie naszego życia i znowu będziemy mogli słyszeć Jego głos. Ale jest jeszcze jedno inne przyjście, to eschatologiczne, na które wszyscy czekamy. I nawet jeżeli przyjdą szydercy z drwinami i będą postępować według własnych porządliwości, mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego, no gdzie to jest? Wy o tym tak mówicie, że czekacie, ale przecież zawsze tak było. Ale obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez to świat ówczesny, zalany wodą, zginął. Wracamy do czasów Noego i czasów Lota. Świat ówczesny, zalany przez wodę, zginął. Ale wcześniej Bóg Lota wyprowadził. Teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jest jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz oczekuje, okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. I tak jak jest w naszym życiu na co dzień, że Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, że On nas nie porzuci i nie opuści i że On się swojego przymierza zaprzeć nie może, nawet jeżeli my upadamy, to tak samo jest w sensie eschatologicznym. On nie zwleka, ale okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, żeby ktokolwiek zginął, lecz chce, żeby wszyscy przyszli do upamiętania. On czeka, aż my się upamiętamy. Czeka w naszym życiu na co dzień i czeka również po to, żebyśmy się my upamiętali i żebyśmy nie zginęli. Bo dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiś powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. To jest takie najszersze pojmowanie Dnia Pańskiego, jakie w Biblii znajdujemy. A my oczekujemy skutków, czyli my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, werset 13, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego dnia, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. A Paweł pisał wielokrotnie, że mamy czekać na Pana, że On jest cierpliwy i że przyjdzie i zabierze nas. I dlatego 17 werset. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. I potraktujmy to jako takie dwa plany. Ten bliższy, kiedy Pan od nas oczekuje chodzenia z Nim, kiedy oczekuje pokuty, kiedy mamy wiedzieć, że On tylko czeka, aż my zaczniemy Go szukać i On podniesie się, dotknie, odpuści i znowu będziemy słyszeć Jego głos. Dlatego, że Jego obietnice są stałe. I ten plan dalszy, w którym jest napisane, że On po nas przyjdzie i będziemy uratowani, zanim na ziemię przyjdą najgorsze rzeczy, tak jak Noe został uratowany. I miejmy w pamięci te dwie rzeczy. Pierwszy plan, drugi plan, czyli ten bliższy i ten dalszy. I naprawdę niech Mu będzie chwała za to, że my nawet mamy do siebie samych tak ogromne pretensje i do siebie samych jesteśmy bardzo niecierpliwi czasami, ale On jest bardziej cierpliwy od nas samych. I zawsze czeka, bo Jego przymierze z Jego strony jest wieczne.
Amen.